Tajlandii jest zakaz noszenia koszul, albo że trzeba koszulę nosić tylko od święta. Jakbyś miał większe mięśnie, Mati, to byś musiał rozpiąć, ale na razie to... Lepiej rozpiąć. Większe mięśnie, więcej rozpiętych guzików. A, ale mniejsze mięśnie to więcej zapiętych. To tutaj nie wolno parkować, zobaczcie, tutaj też. Widzicie, jak jest pomalowane? A tu mamy koktajle, a, bakety, to wiadereczka takie duże, dobra. Ale się tam wiatka trafiła, ale dobra i taka. Dzisiejszy vlogowy dzień, zaczynamy dość późno, bo już 14. Przyjechaliśmy na stację zatankować paliwo, bo dawno już nie tankowaliśmy, no gdzieś tam na trasie daleko, daleko. Tutaj jeździmy po mieście, jeszcze nie tankowaliśmy. Full. 95? 95. A, sorry. O, właśnie zapomniałem otworzyć planu. Śmieszne jest to, że tutaj w ogóle na tabliczce napisane jest, żeby tankować benzynę 91. Przecież to słaba benzyna. No i ja tankuję 95, no bez przesady. 95 na 91, co dość, że to taki mały silnik, to ja nie wiem, czy on by na 91, co jak to by się tym jechało. Ma być 95. W ogóle dziwne, że tutaj jest taka benzyna 91, bo w Polsce przecież takiego paliwa nie ma. No właśnie, miałem teraz tankowanie, czyli to w końcu dowiedziałem się, ile tak naprawdę spaliliśmy paliwa i ile kosztowała nas podróż z Pattayi, czyli za Bangkoku, aż na wyspę Phuket, czyli do miasta Patong. Kosztowało nas to 300 zł. Na paliwo musieliśmy wydać 300 zł. Opłaty za drogę były tylko koło Bangkoku, to było jakieś paręnaście złotych, więc przyjmijmy, że te 300 zł to jest koszt takim małym samochodem. Jest to koszt taki, żeby przejechać z samej góry prawie że Tajlandii na dół na wyspę Phuket. 300 zł. Przyjechaliśmy do galerii, bo musimy zrobić jakieś takie podstawowe zakupy, bo trochę rzeczy się pokończyło. Jezu, mówię, nie taki wielki. Kto go będzie nosił? Mówię, taki malutki, taki malutki. A w ogóle to jesteśmy w dalszym ciągu w poszukiwaniu krzeseł na balkon. Dużych, wygodnych, białych, plastikowych krzeseł na balkon. No na tamtych mówiłem już 100 razy, źle się siedzi. Emi, pamiętaj, że ty jeździsz tym koszykiem. Ja mam telefon w ręce i nie dam rady. Kurczę, no tutaj w Bigce znowu są te krzesła, ale dalej to są takie mniejsze krzesła, choć te i tak są lepsze niż w tym poprzednim sklepie. Tak się przyzwyczaiłem już do swojej nazwy kanału, bloga i w ogóle wiele rzeczy jest związanych z M. Majerski, że po prostu inne nazwy totalnie mi jakoś, no nie mogę ich zapamiętać, nie pasują mi. No nic mi się nie podoba za bardzo i nic mi tutaj nie pasuje i jak mówię, tak się już przyzwyczaiłem do M. Majerski, że po prostu zostaje z M. Majerski i kanał, który mój od zawsze był M. Majerski, został zmieniony na Travel for F. Wycofuję się z tego i wracam do M. Majerski, po prostu wracam do M. Majerski, bo ja znam siebie z M. Majerski, rodzina zna mnie z M. Majerski, znajomi znają mnie z M. Majerski, ale przede wszystkim ja, M. Majerski, M. Majerski, M. Majerski. Moja strona, moja domena nazywa się mmajerski.pl. Jakieś różne inne rzeczy, wszystko związane są z M. Majerskim i ten kanał na razie dalej zostaje M. Majerski. Może gdzieś kiedyś coś będzie inna nazwa, ale na tą chwilę wracamy do korzeni i zostajemy przy M. Majerski. To było takie pierwsze, dość ważne ogłoszenie, które chciałem powiedzieć w dzisiejszym filmie, a drugie takie ogłoszenie, które chciałem przekazać, to to, że kończymy z tą serią vlogów każdego jednego dnia, bo udało mi się osiągnąć 30 vlogów pod rząd każdego dnia, czyli 30 filmów pojawiło się w przeciągu ostatnich 30 dni. Jestem z siebie dumny, możecie za to zostawić mi łapkę w górę pod tym filmem, coś skomentować, zasubskrybować kanał. Jeśli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Także mówię, osiągnąłem to, co chciałem, zrobiłem to, co chciałem, a z takiej okazji, że jest już okres taki bardzo blisko świąt, także robię przerwę, za chwileczkę Sylwester. Pewnie coś przez ten czas ponagrywam, także jeszcze 2 czy 3 odcinki się pojawią. Na pewno coś będę nagrywał, ale jednak nie chcę się skupiać już teraz w tym okresie świątecznym na takim ciśnięciu, no bo po prostu krótka przerwa. Ale oczywiście bardzo Was zachęcam do obejrzenia wcześniejszych vlogów. Filmów na moim kanale jest bardzo dużo. Na pewno nie oglądałeś wszystkich
filmów, które nakręciłem, które udostępniłem. Także gorąco zachęcam. I właśnie to jest dobry czas na nadrobienie poprzednich właśnie vlogów, jakichś innych odcinków, czy tam z jakichś innych miejsc, które odwiedzaliśmy. Może Chiny, może Jamajka, może coś innego Cię zainteresuje. Fajne vlogi były z Macao. No i oczywiście zachęcam Cię do tego, aby sprawdzać ten kanał cały czas, bo na pewno później, w późniejszym czasie, czyli po 1 stycznia, czyli dosłownie po kilku dniach przerwy, może po tygodniu, może po 2 tygodniach maksymalnie, będą po prostu kolejne odcinki. Będą kolejne odcinki, być może nie tak regularnie jak teraz, przez ostatnie 30 dni, odcinek w odcinek, ale na pewno cały czas jakieś filmy na tym kanale będą się pojawiać. Zachęcam Cię też do sprawdzenia kanału Krypto Akademia, bo tam może też coś więcej będę publikował odnośnie kryptowalut, bo jest taki teraz, mam wrażenie, dobry moment na po prostu ruszenie w kryptowalutach, na to, żeby nowe osoby dołączyły do rynku kryptowalut, z tego względu, że mamy ogromną bessę, czyli uważam, że jest teraz najlepszy czas, nawet gdy może być jeszcze niżej, to i tak teraz jest naprawdę bardzo dobry moment na to, żeby zainteresować się tym rynkiem, żeby zrobić pierwsze zakupy, żeby zacząć gromadzić Bitcoina, więc pewnie nagram jakieś nowe odcinki odnośnie kryptowalut, ale już nie na tym kanale, tylko na Krypto Akademii. Może gdzieś tutaj raz w tygodniu jakiś film odnośnie kryptowalut na tym kanale też się pojawi, ale raczej już chcę go zostawić bardziej takiego podróżniczego, bardziej takiego vlogowego, jak do tej pory teraz było. Odpowiada mi tutaj jakby ten sposób prowadzenia tego kanału, a jeśli chodzi o jakąś konkretną niszę, czyli na przykład kryptowaluty, to już niech będzie to specjalnie dedykowany kanał właśnie pod kryptowaluty. Dlatego zachęcam Cię do subskrypcji tego nowego kanału. Link do niego, bezpośredni link znajdziesz na pewno w opisie tego filmu. Mam coraz większe ambicje do tego, żeby cisnąć jeszcze mocniej, żeby rozwijać nawet 2 kanały naraz, więc do zobaczenia. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach, już jutro, już pojutrze. Może coś przed świętami, a na pewno po nowym roku. Kolejne odcinki. Także ciśniemy i rozwijamy się, a nie zwijamy. Na siłowni nie byłem już ponad tydzień czasu, ale na szczęście tutaj, gdzie teraz jesteśmy, też mamy siłownię. Idę na siłkę. Właśnie teraz tą przerwę taką w kręceniu vlogów chcę wykorzystać właśnie na takie regularne ćwiczenia każdego dnia, na naukę angielskiego, bardziej się na tym skupić, na tworzeniu tam jeszcze jakichś innych rzeczy, także dobrze chcę wykorzystać ten czas, ale właśnie zapomniałem powiedzieć o tym, że w sumie będziemy na bieżąco w ten sposób, że pewnie będę wrzucał na kanał shorty, więc short, pewnie jeden short pojawi się każdego dnia. Więc będziemy przez święta na bieżąco, przed Sylwestrem będziemy na bieżąco, a jak będę coś kręcił, to nowe odcinki też będą z tego czasu, tylko po nowym roku. Także jeszcze raz zapraszam każdego dnia na kanał, tylko szukajcie zakładkę shorty. Shorty, krótkie filmiki do minuty czasu. A ten jak dzisiaj smakuje? Dobry? Kupiłam sobie taką modelinę. A. Jest do mojej więcej, ale... I taką sobie wziąłam i zrobiłam z tego kubeczek i kwiatuszka. O, jak tam? Good. Pyszne, nie? Właśnie idziemy do Number 6 zjeść coś, bo to taka jedna z bardziej renomowanych restauracji w Patong. A tutaj najpierw pijemy sobie jeszcze kokoska na drodze, po drodze 40 batów, a całkiem spoko. Duży, ale głośno, a łyka. Serio dobry, a za nami standardowo mega chmury w górach. Po prostu już klasyk Patong. Nie jemy, ostatnio. Nie jemy, spadamy. Idziemy jeść do Number 6. Kokosa praktycznie zawsze pijemy na miejscu, no bo co później z takim kokosem robić? No nie za bardzo sobie można go wziąć i iść sobie tak gdzieś z nim przez miasto, dźwigać po pierwsze, bo jest bardzo ciężki, a po drugie, no później gdzie go wyrzucić? Śmietników tak za dużo nie ma, no nie będę komuś podrzucał, także stajesz, pijesz, oddajesz, idziesz dalej. Patrzcie, jaką Emi zrobiła filiżankę ze swojej modeliny. No. Tutaj ma takie uszko i tu w środku jest dziura. A, no piękna, powiem Ci, naprawdę bardzo ładna. Dobrze, że udało nam się znaleźć miejsce tutaj w restauracji, bo oczywiście praktycznie wszystko jest zajęte, a pewnie za niedługo zaczną tworzyć się kolejki przed restauracją, bo tak tutaj jest w high seasonie. No obecnie jest zajęte wszystko, no nam się na szczęście udało. Patrz, tu jest stir fried cashew nut, to jest takie, jak my jedliśmy w Pattaji, nie? Mm-hmm. Tu jest jakieś stir fried cashew nut Thai style, a tu jest jeszcze stir fried cashew nut very spicy. O, stir fried cashew nut very spicy, to może być ciekawe. Ciekawe, to bardzo jest ciemne. No. Jest
dlatego będę piła sok pomarańczowy. Aha, sok pomarańczowy, no spoko, spoko, spoko. No, sałatka wygląda bardzo ładnie, ale Dorota mówi, że szpetna w Pattaji robi najlepsze sałatki. Niestety ona robi tak dobre, że teraz będzie ciężko pobić szpetną z Pattaji. To jest bardzo okej. Okay. Jakbym nie wiadła mniej sałatki, to ta by była tak naprawdę, no, jedna z lepszych. No. Ale jednak szpetna robi najlepsze. Mamy penang, taki o. Z kurczakiem jest większa porcja, z krewetkami jest trochę mniejsza, ale my chcieliśmy dzisiaj z krewetkami. Na dworze już tak się rozlało, że masakra. Standardowe urwanie chmury, ale na szczęście jesteśmy schowani. A w międzyczasie wjechało kolejne danie, teraz już bardziej na europejsko. Mega pyszne kurczaki. O, ale leje. Dodatkowo sosiki, majonezik i duża porcja frytek. Masakra, jaki hałas. Ja pierniczę, ale wielki odpływ na Patong Beach. Ogromny, ja jeszcze chyba nie widziałem takiego wielkiego odpływu. Ja pierniczę, plaża jest tak ogromna, woda jest tak daleko, że ja naprawdę chyba jeszcze nie widziałem tak wielkiego odpływu. Ale to fajnie widać, jaka jest, jak fajnie tutaj sobie można chodzić, kiedy jest przypływ, kiedy tutaj już jest woda, tu już jest dość, że już się wchodzi do wody. To patrzcie się, jakie mamy podłoże. Przynajmniej wiemy, że podłoże jest pierwsza klasa, bo jest czyściusieńki piaseczek, nie ma po prostu nic. I wtedy tutaj, jak sobie chodzimy po wodzie, bo tutaj już jest wtedy z pół metra, metr wysokości wody, co najmniej nieraz, to właśnie jest super, bo nic nam pod nogami, jakieś krzaki nie gilgotają nas, nic nas nie straszy. Mamy naprawdę czyściutką, piękną plażę, cudowny piasek. Patong Beach jest naprawdę mega. Ale no, jak jest troszeczkę więcej wody, no dzisiaj wyjątkowo mało, ale spoko, jest naprawdę i tak super, bardzo super. No właśnie, Emka krzyczy, że idziemy na to polowanie krabów, na kraby, no bo ostatnio nic nie złapaliśmy. Chcieliśmy przyjść bardziej tak z wieczorka, bo one wtedy jakoś tak więcej buszują, żerują. I chcieliśmy przyjść teraz jakiegoś kraba złapać. No idziemy. Zanim zjedliśmy, to deszcz już przestał padać, ale padało bardzo mocno. Krótko, ale bardzo mocno. No i jesteśmy już właśnie na plaży i idziemy w stronę wody. Idziemy szukać krabów. No i mamy jednego krabika. Mamy już krabika i jednego ślimaka. Czyli dzisiaj polowanie będzie owocne. Mamy jednego dużego kraba i jednego ślimaka, albo kraba w muszelce. Jednego kraba bez muszelki. Polowanie się udało, tylko dwa kraby się zakopały. No, polowanie się udało. Mamy 2, 4, 6 tutaj dwa, widocznych. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 krabów. No, także na dworze już ogólnie ciemno. A tutaj jest taki jeden, ten duży. No ten duży też jest kozak. Piękne kraby i jeden duży ślimak, tylko też się zakopał. No. Może czekaj, ja tylko chcę pokazać, że już jest całkiem ciemno. Jesteśmy na plaży, ale polowanie udane. W stegnie na plaży. Jesteśmy w stegnie na plaży, kraby biegają. No i jest dobrze, polowanie się udało, ale wiecie czemu? No bo mamy chochelkę, no przecież wzięliśmy ten instrument, narzędzie do łapania krabów. Tutaj chowa, patrz. Tak no. Się podkopał fajnie. To co my teraz z tymi krabami zrobimy? Ten ma jakąś plamę na czole. Nie wiem, co ma taką plamę na czole. Ej, tam są trzy zakopane, Mati. Takie rzeczy, tylko w Tajlandii. Pozdrawiamy. Łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Wszystko mile widziane. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej.